Guten Tag, widzowie! Dzisiaj rozpoczynam nową serię na kanale, nie wiem czy wam się spodoba. Oceniam modyfikacje widzów i przeglądam. Więc zaczynajmy! Dzisiejszą modyfikacją, którą będę sprawdzał, jest Armor and Tools. Ja bym bardziej oryginalną nazwę dał. Która dodaje do świata dosyć sporo itemów. Wstępie muszę powiedzieć, że ta modyfikacja jest wprawdzie w fazie alfa, więc wszystko może się zmienić. Już następnie, gdzie ja sobie tutaj tak latam, to zauważyłem, że rozpisie dosyć sporo villagerów guardianów. Mają 20 HP, no i nie wiem dlaczego oni się aż tak często respią. Ale to może być równie dobrze błąd MC Creatora. Następnie wybrałem sobie taki oto mieczyk. Moim zdaniem robiłem już wcześniej, teraz popatrzyłem i widziałem, że on wypada z jakiegoś bossa. I jeżeli to jest boss, to naprawdę to chyba jest raczej taka statuetka niż broń, której bym używał. No bo dosyć ma wolny atak. Pierwszą wadą, którą zauważyłem tylko moda, to jest to, że autor używa zbyt dużo gotowców. Dobrze, że tutaj próbuję zmniejszyć jeszcze zbroję, to jest jeden plus. Nie ukrywam, mam jeszcze tam trochę gotowców do poprawienia, ale ludzie się strasznie hejtują za to, że tego, że używasz gotowców, więc zawsze jest dobrze trochę zmienić tą teksturę. Na przykład tego miecza, przykładowo, to najlepiej jest zmienić rękojeść trochę. Wtedy ludzie ci bardziej przyjmą mod. To jest dobre, że po prostu tutaj próbujesz jakby zmienić te tekstury i nie narzuca się od razu MC Creator i gotowce, więc jest dobrze. Następnie powinieneś zerknąć na ten, na szybkości broni, bo każda ma twój jeden szybkość, a tak normalnie to chyba kilo ma 1.5, 1.2, sorry. Toporki mają różnie, jak tam pamiętam, ale miecze mają 1.6 i się nie opłaca tych mieczy robić, dlatego że nie są za OP, bo są dosyć wolne. Więc zobaczę teraz resp root. Więc jeszcze Noctowizję wezmę. No i użyłem Noctowizji. Jak widzę, już się jakieś respią ludy. Zobaczcie, czy nie są za OP, jak na taki dosyć wysoki poziom. Jest to uran, ruda uranu. A więc tak, 1, 3, 3, 1. Fajnie by było, gdyby dał jakieś funkcje do tej każdej z broni. Znaczy z ród, żeby po prostu przykładowo takie żelazo, to ono ma jeszcze funkcję w golemach, w tworzeniu jakichś trapdoorów. To też by było dobre. No, ale no, widzę, że próbujesz utrzymać balansik. No, ale zacznijmy dalej. Ta ruda, ruda minerów, górników się zbyt często respi. Nie mówię tego tak jakoś wrednie, ale no po prostu nie może być ta ruda tak często, dlatego że czy da się coś innego z niej zrobić? No, da się tylko te item. A może Helm Minera ma Noctowizję? Tego jestem ciekaw. Może sobie efekt z tym, że sobie piję mleko. A jednak nie. A co się tak spodziewałem? Czemu ja zmieniam game mode? Dobra. Więc tak. I najlepiej ci jest... właśnie muszę tak... mam zamiar zrobić poradnik. Nie wiem, czy by chcieliście taki. Prócz jak słyszałem, że ludzie chcą poradnik z jak stworzyć customową podkę, to myślę nad poradnikiem jak... łatwo tworzyć ładne tekstury. Bo na przykład ta ruda bardzo się wyróżnia między kamieniem, a
Każdy by chciał, żeby ta ruda się wtapiała jak żelazo trochę i żeby się tak nie odsuwała, a to jest dosyć proste. Więc teraz przejdę do mobów. Jak widać, to jest Village Guard, którego już na początku przedstawiałem. No i teraz może zacznę od początku. Ciekawe jest, co to będzie. No, jaki... Czemu on go bije? Co to za dźwięki, kuzio? Jakiś bałem wiesz, wyżony. LOL! Kurde! Czy mi się dobrze wydaje? Czy ten dzieciak to nie jest jakiś... To nie jest ten dzieciak z memo, co on miał taki stary komputer i w niego walił? Że mu Minecraft lagował? Nie wiem, ale... Naprawdę? Koksi mob? Więc dobra, przejdziemy dalej. Na pewno dostanie za niego jeden punkt w skali do 10, później podsumuję. No, to jest naprawdę ciekawy mob. Tego w ogóle nie widziałem w modach, więc... No, pięknie. Dobra, zaczynam dalej. Może ta klawiatura się trochę zbyt wolno ładuje. Dobra, miner... miner 2... Szkielet miner... Normal miner... Hellord, to chyba będzie jakiś boss. Crimson Knight. Crimson Wizard. Knight Village, że tego już widzieliśmy. I Demon Spirit. Dobra, to miner. 30 HP i boss? Dobra. To nie pasuje naprawdę, bo 30 HP i boss to... może to jest jakiś troll i kurde... Ja pójdę sobie bez setu na niego. Ale może to być jakiś troll i kurde mnie zabije na hita. Dobra. Aha. Musisz ustawić, żeby mu cię atakowały. Bo tego nie ustawiłeś. Nie, chyba może z tego też potrzebuję poradnik. No ale widać, że nie jest wymagającym bossem i nie powinien być bossem. Nawet mini bossem nie powinien być. Dobra, dalej zobaczymy, co jeszcze ta modyfikacja kryje. No to... Ojej. Minera tego miałem, dobra. Naprawdę jest łatwy. Dalej. A ten kilowek jest... Nie no, wydaje się, że był na poziomie żelaznego. Dobra, dalej. Szkieletor. Fajnie, że waniliowa tekstura. Ale... Ciekawe mi zawsze, jak dodać tekstury do Steve'a, bo zawsze miałem problem z tym modelem. Zawsze mi się psuły tekstury. No fajnie, ale mógłbyś użyć modelu szkieleta. Tego, miałem już tam poradnik, jak stworzyć moba w Bloods Bench. To jest naprawdę dobra rzecz, którą możesz użyć w modzie i która naprawdę ludzie ci będą cię chwalić za te modele później. Caveman. Jaskiniowiec. Ciekawe, co on w ogóle robi. Czy on chociaż atakuje moby? Nie wiem. Normal, miner. Aha, nie atakuje. On chyba jest bezużytecznym NPC-tem. A może atakuje mnie? Nie, bezużytecznym NPC-tem jest. Myślę, że on będzie miał później jakieś funkcje. A może miał jakieś trade'a? Nie. Widzę, że Crimson Knight, a on wygląda jak jakiś samuraj. To jest fajne. Ile damage'a? Ujjjjjjjjjjj. Trochę damage'a ma. Hellord to może być jakiś boss, więc się boję go. Ojojoj! A to kiepściutko bierze na bossa. Jestem bez seta, a... Nie wziął mi jakoś sporo damage'a. Dobra, może zawalczę z nim. Myślę, że to będzie odpowiedni set. Nie chcę się enchantować z tych rzeczy jak Village and Monster. No, więc... tarczę to jeszcze wezmę. I łuk.
Chyba jest wystarczająco. Myślę, że nie będzie jakiś trudny. Dobra, demonie, gin. 200 HP, jak widzę, zachowuje się jak... Fajny dźwięk. Fajnie, że dodajesz customowe dźwięki. To zawsze poprawia moda. Bo na pewno za to też dostajesz punkt w skali. Bo rzadko kto dodaje takie dźwięki customowe, a one zawsze poprawiają gierkę. Chodź tutaj. S? 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 Mógłbyś mu trochę dodać funkcji, że jak przy uderzeniu może na przykład tracić trochę więcej, znaczy może coś respić czy coś tego typu. Myślę, że chyba z procedur powinien też zrobić poradnik. Chodź tutaj, kozaku. No powiem tak, nie był jakoś szczególnie trudny, ale spotkałem naprawdę słabe bossy w modach. I dobrze, że chociaż zadaje jakiś damage porównując do pancerzy. Właśnie, może wezmę jakiegoś najsilniejszego pancerza i zobaczę, czy nie jest za OP. Widzę, że tutaj... Dobrze, że utrzymujesz balans. To jest dobre naprawdę, ale tą szybkość broni powinnaś zrobić. O, ten pancerz jest akurat ładny. Nie wygląda jak gotowy, więc jest dobrze. Wiecie, i tak są useless, więc nie, czy powinienem jakiegoś brać. Ten ma 9 damage, ale on ma tyle, ile siekiera diamentowa. Może wezmę Hellsworda. Dobra, sprawdzamy kolejne moby. Normal Miner był, Crimson Knight też był, Crimson Wizard. To chyba jakiś boss jest. Boję się, że może mieć za dużo damage, ale sprawdzimy. Chodź. Może niech mi trafi. Ktoś tutaj chyba przesadził z damage. Ale jako... No... Da się jakoś ochronić przed tym strzałem. To jest jakby taki boss, który ma mało HP, ale... Ma przepotężny damage, więc fajnie, fajnie taki balans. Też taki kluczywom. No, nie mogę go znaleźć, więc... Zobaczymy się przy kolejnych mobach. Kolejne moby. Birgron. Ojejoj! Ojej, kurde, muszę z nim walkę stoczyć. Jak już świnia, to kurde, jeden plus do tego, do... Wiecie, czy jest dosyć powolny. Do skali. Jakiś przepotężny chyba nie jest. Ale on ma useless damage. Nie wiem, czy on powinien być bossem. Świnia co lewituje, ojoj. O, Jungle Portal Aegonder. Ojejej. Zobaczę dalej, Mark. Chłop co ma łopatę. O, chociaż bije. Czemu on wydaje jako świni? Dobra. Dalej, Knight. Właśnie, jak zrobić to, że oni płoną w dzień? Też mam z tym problem. Mam problem ze skinami i dlaczego oni płoną w dzień? To by mi się przydało, serio. Nie zawsze powinni dropić cały miecz, bo chyba nie ma takiej szansy. Musi być chociaż mieć jedno zużycie. Nie powinno tak być. O! Forest, chłop jakiś. Znowu mi nie atakuje. Zostaw go. No i musisz to zrobić, żeby oni się atakowali. Forest guy. Fajny skin. Ale możesz użyć modelów niestandardowych. Dobra, damage ma taki średni. Znowu cały miecz mi wyleciał. To jest dziwne.
Rage of Forest. No właśnie, mówię, i on ma ten miecz. I on naprawdę jest useless. Dobra, dalej. Nie, jest jakiś przepotężny. Może bym go nawet bez zbroi pokonał, bo jest dosyć wolny. S? 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 Dobra. A chociaż może truje o tym miecz, nie wiem. Snow guy. Nie, chyba nic nie robi. Ice Steve. Łoś! Ale fajne dźwięki, fajne dźwięki. Ale chyba mi nie powinien palić. Upie! Ośle. O, jakiś potężniejszy boss. Ten może mieć moim zdaniem miano bossa, ale powiem, jeszcze co zauważyłem, to exp nie leci z tych mobów. Muszę sobie to zmienić, bo muzykę, bo te dźwięki są trochę za głośne. Hopper mnie zaraz zabija. Ja się nie dam tak łatwo. Dobra, chociaż ten miecz jest szybszy niż ten. Pyk. Pyk. A i tak bym bolał to. Może mam. Dobra, żelazny. No i właśnie, to jest to, że po prostu idziesz niby na bossa, ale tego, ale po prostu dostajesz taki useless miecz. Niż jakiś taki, chociaż trochę silniejszy, na przykład 8 damage'a. Chłopie nie może trafić. Utukaj go jeszcze. Chodź, raz. Dwa. Szczerze mogę mieć tarczę. No, ma dobry tego, ma dobry damage. Nie jestem przygotowany na tego bossa, ale to mi się podoba. Właściwie. Przyświeczę, że mam walkę, bo to trochę nie na miejscu. Musimy ktoś wytłumaczyć. Wow. Widziałem sobie tarczę. Teraz już nie jest z niego taki kozak. Ile mam w ogóle damage'a? Muszę go tym trafić. Ale płonący śnieg naprawdę, na serio? To jest trochę dziwne. Nie powinien mnie palić. Chłop. Ale fajny skin. Ty, on mi nawet ten miecz przestarzy chyba dało. Ale ja go obiecałem, rozwalimy go. Trzy na tarczy. Oj. Czyli to najwięcej razy zginę. Nie mogę mu się dać trafić. Ten... Potężny chłop. Wprawdzie nie jest taki silny, ale no. Przygotowania do niego nie mam. On jest na takim poziomie widera, coś tak myślę. Bo wider też nawala jak. Nawala szybko i tego ja ma dosyć spory damage, ale się nie zabije na hita. Ale powinienem chociaż trzymać jakiś poziom, jak kurde jestem twórcą modyfikacji, która robi przepotężne te bossy. Dobra, stwierdzi, że mi ucieknie. I tak jesteś już na one hita. Ha! Pół serduszka. A więc tak. Mod dostaje jeden punkt z dodatkowych za to, że jest dosyć spory. Zawsze to poropsuje. Dwa.
że tego Kidomo, dosyć to jest fajny. Trzy świnia. I tak w zasadzie to podobają mi się dosyć te miecze, ale nie powinny być 64x64, jak jest wszystko 16x16 jako tekstura, ale ten kilo mi się też podoba. Jeszcze rzeczy, które mi się podobają, to no, ta świnia, ten gościu memiczny i ta sztabka jest ładna. Fajnie się było z tym lodowym bossem, więc dobrze, że on ma dosyć sporo damage'a. Go można właśnie zaliczyć jako bossa. Minus jest to, że nie dodałeś wypadania expa. Musisz przerobić te gotowce jako tekstury. No i powinieneś dać jakieś dropy albo jakieś poradniki o modzie. Jak na przykład stworzyć portal. Ale wiem, że to jest alfa, więc nie będę tego jakoś zbyt źle oceniał. Więc moja ocena to jest 6 na 10. Mam nadzieję, że moc się bardziej rozwinie. Dziękuję, że mogłem go sprawdzić. Podoba mi się właśnie sprawdzenie modów widzów. No i na razie.